Historia małżeńska, czyli przepis na katastrofę, czyli jak tego nie robić. Chociaż pierwsze kadry, pierwsze sceny filmu w ogóle zapowiadają jakąś przyjemną, obyczajową, rodzinną historię, gdzie zarówno to, co słyszymy, jak i to, co widzimy, w ogóle nie zapowiada tego, co będzie się dziać przez następne 2 godziny, kiedy bohaterowie rozpętają po prostu cyklon, który zasie również ich wspólne dziecko, syna. Mają bardzo dobry początek. Mają bardzo dobry początek. Widzą się u kogoś, kto, nie wiem jak jest w systemie amerykańskim, ale w naszym systemie można było go nazwać mediatorem. To, od czego zaczyna się film, czyli od zebrania tego, co jest dobre, cenne w tej relacji, jako podglebie tego, co ma powstać na nowo, wtedy, kiedy ten związek się rozpada, to się staje niemożliwe. W ten sposób oni rezygnują w jakimś stopniu i on, i ona. To jest kwestia drugorzędna w tym momencie, jak tutaj dzielić tę odpowiedzialność, ale z własnego autorstwa tego rozstania. Znaczy oni przestają być podmiotami tej historii, a w systemie amerykańskim to w ogóle stają się w takim bohaterami takiego teatru lalek. Historia ich związku, przepuszczona przez proces sądowy amerykański, staje się historią nie do zniesienia i niszczy ich. Niszczy wszystko to, co gdzieś było ich zapisem, ich przeżyciem tego związku. No i w tym wszystkim jest ten nieszczęsny syn. Tak, widać ten trud całego procesu, trwania procesu związany właśnie z tą sytuacją okołorozwodową. Widać ten trud u żony i u męża, u obojga rodziców. Są różne emocje. Od złości, po smutek, płacz, rozpacz, jakie zastanowienia, może nadzieje. Więc naprawdę widać tutaj ten ogrom cierpienia, jaki obydwoje doświadczają w związku z tym rozstaniem, innymi formalnościami wokół tego. No i w tym wszystkim jest dziecko. Dziecko, które przechodzi od jednego rodzica do drugiego. Jakiś ten podział już zaczyna tutaj u nich funkcjonować. No i widzimy też, że czas, kiedy ojciec ma dla tego dziecka, jest poświęcony również załatwianiem formalnym spraw okołorozwodowych. Dziecko chodzi do prawników, do mediatorów, jakby jest częścią załatwiania różnych takich formalnych spraw. Nie ma czasu na zabawę z tatą. Owszem, są sceny, kiedy ten tata się bawi. Jednak ta relacja z dzieckiem gdzieś schodzi na drugi plan, jakoś niknie. Syn jest uwikłany w historię rozstania. Znaczy chcąc, nie chcąc, staje się, jest obsadzony w różnego rodzaju rolach, ponieważ oni nawzajem siebie zaskakują. Zaskakują się, mając informacje, które mają od dziecka. To znaczy syn niechcący informuje o tym, że mama była u iluś prawników wcześniej, blokując mu w ten sposób możliwość uzyskania tej formalnej pomocy. Właściwie kiedy dziecko ujawnia, czego chce, zaczyna być to zagrażające dla któregoś z partnerów, bo nagle okazuje się, że problemem staje się wszystko. Od tego, gdzie ono chciałoby mieszkać, po to, jaki chciałoby mieć strój na Halloween. Że właściwie to dziecko schodzi na kolejne plany. Tam nawet na bliższe plany, w bliższych planach pojawiają się bohaterowie, których ta historia w mniejszym stopniu jakoś organizuje bądź dezorganizuje. Teściowa, czyli matka głównej bohaterki, siostra, czyli takie postaci, które są również stronami tym było nie było jednak kolosalnym konflikcie. Jeżeli dorosłe, autonomiczne, samoobsługowe osoby nie są w stanie w takiej sytuacji postawić granicy i powiedzieć, słuchaj, twój rozwód jest twoją sprawą, proszę nie wikłaj mnie w niego, no to dziecko tym bardziej jest w takiej sytuacji
zupełnie bezradne. I w tym filmie widać, jak nierozstrzygnięty jakoś problem i kłopot wynikający z poczucia, jak się wydaje, jednak zdrady, rozczarowania, jakiejś też wewnętrznej przemiany, jakiegoś kryzysu, który przechodzi główna bohaterka, jakoś nieprzepracowany i nierozpoznany, mam wrażenie, powoduje, że wciąga całą rodzinę, w gruncie rzeczy jakoś całe środowisko, bo okazuje się, że nawet bohaterowie trzeciego i czwartego planu, czyli ci, którzy w teatrze razem z nią grali, są jakoś na bieżąco w kwestiach, kto gdzie się przeprowadza, kto z kim ma mieszkać i co się wydarzy w jakiejś tam względnie bliskiej przyszłości. Jak bardzo ten problem z poziomu partner-partnerka nie pozwolił im się obojgu utrzymać w roli rodziców. Tak, wymowna jest też scena, kiedy dziecko jest wprost rozszarpywane między mamą a tatą i to chwilę trwa. I tutaj właśnie jest taki mocny przekaz tego, że to dziecko no nie wie, z kim ma być, z kim wypada mu być. I właśnie tutaj też w tym filmie jest zaznaczone takie zatarcie granic pomiędzy sprawowaniem opieki. Są ustalone jakieś dni, kiedy tata się opiekuje, kiedy mama, i one są zatarte. Może ty weź teraz dziecko, może ja wezmę, a możemy się zamienić. I dziecko, uczestnicząc w takich dyskusjach, ma totalnie zaburzone poczucie bezpieczeństwa, jakiejś równowagi. Przede wszystkim myśli, że jest problemem. Tak. Że jest odtrącane, tak jakby właśnie przekładane, przepychane. I w tym filmie to mocno się zaznacza, że taki brak takich dopilnowania tych granic, jakichś reguł, zasad, no powoduje naprawdę dużą, dużą krzywdę dla dziecka. Tak, bo w konflikcie to, co ma organizować, dezorganizuje. To znaczy reguły i zasady nie są potrzebne, żeby dowalić drugiemu rodzicowi, tylko reguły i zasady są potrzebne po to, żeby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, żeby nie miało bałaganu, żeby nie miało chaosu, żeby wiedziało, jak wygląda jego życie i co się wydarzy w bliższej i dalszej przyszłości. Natomiast w sytuacji konfliktu między rodzicami te reguły i zasady stają się bronią, której używa się przeciwko drugiemu rodzicowi, przeciwko partnerowi czy partnerce. I w związku z tym to nie służy dziecku, tylko służy udowadnianiu, że druga strona jest nie w porządku. I w ten sposób dziecko jest używane. Historia małżeńska, tak jak powiedziałam na wstępie, jest przepisem na to, jak tego nie robić. Jak dorośli, którzy nie rozpoznają swojego kryzysu, uruchomią sytuację konfliktu około rozstaniowego, który stanie się czarną dziurą, która zasie wszystko to, co dobre również było. I stracą na tym zarówno oni, jak i dziecko. To znaczy pozostanie z tego co ziemia jałowa. W momencie, kiedy nasza bohaterka postanowiła ukarać swojego męża, to właściwie robiła to, czego potrzebowała. Wydaje mi się, że ona po prostu chciała go ukarać i najskuteczniejszą formą ukarania go było odebranie mu dziecka. Osoby, które towarzyszą ludziom w rozstaniach, z czym mają duży kłopot, to wtedy, kiedy pojawia się sformułowanie dobro dziecka i dla dobra dziecka. To znaczy pod pozorem tego, co dla dziecka jest dobre, generują
konflikt bądź generują sytuację, kreując ją na taką, która pozwoli im skutecznie osiągnąć ich cel. I to ewidentnie jest jakoś ewidentne w tych strategiach prawników w historii małżeńskiej, ponieważ bohaterka, prawniczka jest przekonana, że wygra. Prawnik naszego bohatera jest przekonany, że to się nie może udać po 4 latach, po czterech swoich związkach i bardzo próbuje go przekonać, żeby dogadał się i porozumiał, żeby nie szedł do sądu, bo ta walka będzie trudna i bolesna. Natomiast w tych rozmowach o całej tej sytuacji w ogóle nie ma tego dzieciaka. W ogóle nie ma tego chłopca. A w gruncie rzeczy od niego się rozchodzi. Bo gdyby to było dwoje ludzi bez dziecka, to właściwie ich rozwód byłby formalnością. Bo to ta kwestia, w której nie są w stanie się porozumieć i w której skutecznie są w stanie zrobić sobie krzywdę i o to chodzi, wydaje się, to właśnie zagraniu w sądzie dzieckiem. No i prawnicy tutaj nie mają dylematu, po prostu robią to, za co im się zapłaciło. Bo robią to w gruncie rzeczy, pracują na swoją markę. Bo tu nie idzie o dziecko, tylko idzie o markę na rynku. W sytuacji rozstania, w sytuacji rozwodu chyba najistotniejszą kwestią jest odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym mi tak naprawdę zależy. Jeżeli to jest szczera i uczciwa odpowiedź przed samym sobą, tak naprawdę to mam tak olbrzymie poczucie krzywdy i mam najgłębsze przekonanie, że nic mojej jeszcze nie ex, mojemu jeszcze nie ex, ale już za chwilę, nic się nie należy, a w gruncie rzeczy potrzebuję widzieć, jak cierpi, no to do prawników i do sądu. A jeżeli ma się inny pomysł, to może jednak do mediatora. Zresztą w ogóle, jeżeli służby widzą dwoje rodziców, którzy potrzebują w sądzie dogadać się w kwestiach związanych z dziećmi, no to już warto się bacznie przyjrzeć tym rodzicom, zwłaszcza tym, którzy często powtarzają, że to o dobro dziecka chodzi.